Witajcie, cześć! Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie grać będziemy w Hearthstone'a i dzisiaj czeka nas Talia Łotra. Talia Łotra, którą obiecałem, Majew pozazdrościła Valerze zaklęć i zaklęciowego zawrotu głowy i dlatego będziemy grać Majew w postaci Talią Majew z dużą ilością zaklęć. Przyznam się szczerze, że troszkę się zastanawiam, czy nie powinienem był zredukować niektórych kart, które tu mam. Nie dać zamiast tego albo Galakronda, albo jechać w talię, która jest, składa się tylko z unikalnych kart w jedną albo w drugą stronę. No, ale spróbujmy z tym, co mamy. A więc, mamy grabież, losowa karta innej klasy, smocze skarby, legendarny stronnik innej klasy. Pięknie. To jest bardzo fajna karta, bardzo ją lubię. Odkrywamy zaklęcie maga. W kombinacji tylko, no ale jest. To jest karta, która służy nam tylko do dobierania kart. Nie mam niestety stronnika, który dobiera karty, jeśli mamy dwie karty, jeśli mamy innego stronnika z ukryciem. Bo to by się świetnie w kombinacji łączyło, nie mam tej karty niestety. To jest śmieszna karta, której się ludzie nie spodziewają. To są kolejne zaklęcia. Stronnik z okrzykiem bojowym o kosztujący 2 mniej jest dosyć skuteczną kartą. To jest takie zapytajnik trochę. Różdżek oczywiście nigdy za wiele, szczególnie jeśli mają różne ciekawe efekty, ale tych kart za jeden Łotra nie ma aż tak dużo. Zaklęć w szczególności. Zresztą możemy zobaczyć sobie, jakie to są zaklęcia. To Galakrond trzęsi brzuch, drugi raz się pojawia w tym obrazku lodowym. Tak naprawdę ten lodowy ból to jest najlepsze zaklęcie, jakie możemy dostać. O, wow. Ewentualnie smocze skarby. Więc to jest taka trochę bieda. No ale okej. Przymus jest bardzo mocnym zaklęciem i bardzo na propsie. I teraz samo strzący się miecz to jest pierwsza karta z serii kart, które wspierają broń Łotra. To jest bardzo mocna broń. A w dodatku możemy ją wzmocnić przy pomocy tej lisołaczki, więc to jest też bardzo fajne. I w dodatku mam jeszcze dwie karty później, które jeszcze dalej ten efekt wzmacniają. Nie mam karty, która jest za chyba 5 punktów many w tworzeniu kart. A może za 4 nawet. O, wow, czyli jeszcze lepiej. To. Przyzwij losowego stronnika o koszcie równym atakowi twojej broni. Tamta broń, jak ktoś nie przeczytał, ona dostaje plus 1 punkt ataku za każdym razem, jak zaatakujemy. Możemy 4 razy zaatakować, czyli dostanie... będzie miała 4 punkty ataku przed ostatnim atakiem. Plus jeszcze te efekty wzmacniające. To już jest stronnik kosztujący 6 za 4 many. Plus stronnik kosztujący, plus ten stronnik, który to przyzywa. Więc to jest dobra kombinacja. Nie mam niestety tej karty wykraftowanej. A nie chciałem wydawać pył. Mamy jedną drugoroczną spyciulę kart z kombinacją w ukryciu w wyniku erupcji magii. No trochę tych zaklęć mam. Ogólnie zobaczycie, że problemem tej talii jest to, że się nie pozbywam kart na czas. I mi się szybko przepełnia ręka. Ale to wszystko przed nami. Ta infiltratorka Linian jest ciekawą legendą, podoba mi się jej koncepcja. Mikstura iluzji daje dużo fajnych efektów, na przykład jak to weźmiemy w miksturze iluzji, to nadal przyzwie stronika 4-2 potem, więc to jest na przykład mocne. Poza tym mamy dużo stronników, którzy mają okrzyki bojowe albo kombinacje, więc nadal ich możemy efektów używać ponownie. A kolejne zaklęcie innej klasy. I teraz dwie kolejne karty, które bazują na broni, czyli Dr. Krastinov. Łotro wojownicza karta. Dostajemy, nasza broń dostaje plus 1 za każdym razem, jak on zaatakuje. Więc najczęściej dostanie co najmniej plus 1. I mamy lekcję siekania dwa razy. Dobieramy dwie karty, kosztuje 1 mniej za każdy punkt ataku broni. To jest bardzo mocna karta. I ostatnia karta to jest klucznik alabaster. Alabastrowy klucznik, cokolwiek bądź. Trochę jak patrzę na ten obrazek, to przypomina mi ten serial Lock and Key. Nie wiem, czy widzieliście na Netflixie. Świeższe całkiem. To nie jest lokowanie produktów. Po prostu widziałem serial i mi się podobał. Potem przeczytałem całą serię komiksów z tej serii. Ogólnie, co tu dużo mówić, klucze grają tą ważną rolę. W każdym razie, taka Talia Łotra. Jestem przygotowany na wszystko. Może nam pójść rewelacyjnie, a może nam pójść mega badziewnie. Ostatnio, nie będę ukrywał, nagrywam to drugi raz. Poprzedni razem, jak grałem tą talią, miałem wyjątkowego pecha i po prostu trafiłem na dwie talie, które mnie zraszowały. Ja nie mam odpowiedzi szybkich w tej talii. I się obawiam, że możemy to znowu spotkać. Popijam kawkę z lodem, więc się powinien mi trochę mózg, prawda, oziębić i powinien być gotowy na chłodne przekalkulowanie sytuacji i wygranie tej gry. No zacznę. Wow. Mam monetę, więc w teorii mogę zrobić moneta i dwie złodziejki różdżek. Z drugiej strony nie wiem, co gościłem.
dużo różdżek w tej talii. Jest złodziejka różdżek, jest handlarka różdżek. Aha. Czyli teraz będzie odwrotność mojej sytuacji z poprzedniego razu, jak próbowałem to nagrać, gdzie gościa po prostu nie ma. Hearthstone! Okej, okay, jest. Ciekawa karta. No i właśnie, ale nie mam jak na to odpowiedzieć. Za bardzo, no. Tak, problem w tej talii jest taki, że te zaklęcia, które dostajemy, najczęściej są cholernie drogie. Piorunsko drogie bym nawet powiedział. Musi celować teraz. Haha. Zrobię broń. Zaatakuję. Poczekam. W następnej turze będzie miała plus 3 do ataku, zniszczę tego ziomka. Znie plus 3, plus 2 do ataku, czyli będzie miała 3 punkty ataku. Chyba, że będzie coś innego, bardziej palącego. Ale nie sądzę. Minęła ziwanie, gdzie on? Dlatego kawę piję. O, jakaś taka senna atmosfera mi się zrobiła, mimo że jest 15 godzina. To jest mocny ziomek. To jest mocny ziomek. Ale dopiero dwie tury się obudzi, więc myślę, że idzie podniemna korsarka i dwie złodziejki różdżek, więc ten ziomek zaatakuje kogoś innego, nie mnie. Taką mam nadzieję przynajmniej. To ciekawa broń. To zdecydowanie ciekawa broń. Zagrajmy to. To jest niegłupie. Podoba mi się. Właśnie dostałem dwie. O! Dobra, idziemy w removal. Masowy removal. No i zobaczymy, kogo zaatakujesz. No i piękna różdżka. Ta broń jest dziwna, jak mam być szczery. No, teraz szkoda, bo nie mogę wykorzystać moich zaklęć. Nie, muszę go zabić. To jest zbyt... Oh wait. A, bo on się przebudził dopiero. Okej. Okay. Wszystko jasne. No nie, powinienem go zabić, co? To jest jak pachołek, który dużo robi. W sensie 5 punktów obrażeń piechotą nie chodzi. Pyperepap! Zapłoń! Ta karta jest nadal bardzo mocna. Zabójcza kula. I ta grafika, gdzie ci ludzie ciekają. O, wow. Intrygująco. Nic mi to nie robi. Cztery... Okej, okay, zabijamy wszystkich. Cudownie! Papa. No, czuję się świetnie. Naprawdę mam. Wydaje mi się, że mam duże szanse wygrać. Bo dobre karty dostaję. Jest trochę niefortunny. Czy ja chcę go zabić przy pomocy tego przymusu? Chyba tak. Bo to jest dodatkowa karta dla niego. Więc nie jest to idealne. Okej. Okay. Uczciwa karta. Uważam. Okej, okay, to nawet dobre na ten atak. Wszystkimi.
Ale to teraz ja przechodzę do kontrataku. Przechodzimy do kontrataku, ci gościu nie pozbiera. Chyba. Może się pozbiera. Drugie ogary. Intrygujące. Okej. Okay. Tak to robimy, to nie jest bestia, trzeba o tym pamiętać. Co my chcemy zrobić? Zagram to. Zagram to na tego. Tu zaatakujemy w ten sposób, żeby się zamroził. Mimo wszystko użyję tej monety. I nie chcę mu pozwolić mieć bestii. Bo z bestiami jest szansa, że wbiłby mi 12 punktów obrażeń. Dwa te rozkazy śmierci, zdolność bohatera, kaput. Na pewno by go było na to stać. Ja mam w tej chwili 14 punktów obrażeń. No brakuje mi trochę. Więc będę musiał... A nie, nie brakuje mi. Mistrza iluzji. Agent www. Wygrana. Wygrana jest nasza! Widzicie, mistrza iluzji swoje robi. Jakaś uboga ta zagrywka mojego przeciwnika. No przegrałeś, mistrzu. Przegrałeś. To jest też dobre. No, zobaczmy, co my tu mamy. No i co? I brakuje mi jednego punktu, nie? Jednego punktu mi brakuje. Jeszcze mogę zrobić tak. I mogę w wieloraki sposób to zabić. Na przykład tak mogę zrobić. Tak, żeby było zabawniej. Chciałem mu pokazać, że mam tyle opcji do zabijania. Jest! Wygrana! Jest! Odcinek zostaje! Dobra, zapłuczę się go na drugi raz. Jestem optymistą. Jestem optymistycznie nastawiony do tego. Chyba kawa działa, bo poprzednio nagrywałem to dosłownie wczoraj o 23:00. I może już byłem zmęczony i nie myślałem przytomnie. Z Illidanem przegrałem ostatnio. Jeszcze zaczynam. Zostawmy to, bo to nie są złe karty. Okej, okay, Przymus jest bardzo ważną kartą dla mnie. Bo to mi umożliwi, mam nadzieję, wyeliminowanie kogoś, kogo ziomek rzuci. To jest to, czego się baję. Bałem. Nie zmienia to faktu, że zagram to w tej turze. Niestety to się czyści. I ten ziomek, biesun bojowy, po prostu... No jest uciążliwy. Co tu dużo mówić? Oż ty łotrze! Dobra, ja go mogę zabić przy pomocy broni w sumie, więc może to nie jest takie złe. Trochę mi korci, żeby tą kombinacyjnie poszukać zaklęcia. Chyba tak zrobię. Ale zagram z tego. To jest fajne. To jest najlepsze. Z tego wszystkiego. Jeden po stole? Ewokacja! Weźmy tą ewokację. Łot, który po prostu jest magiem, nie? Naprawdę potrzebuję jakiejś masówki. No, śmieszne jest to, że on dostanie tylko dwóch stronników.
teraz może i dobre. Teraz pytanie, czy chcę zabić tego ziomala? Chyba chcę go zabić. Z sobą. Trochę się czuję przyciśnięty do ściany, nie ukrywam. Ale liczę, że to jest mur, który... no swoje zrobi. I ziomek teraz straci całą swoją przewagę. Jest już 5. 6. Dobra, tamtego zabiję. Ale mam mnóstwo strunków. Nieładnie! Ma tylko 2 karty, więc to jest jakieś pocieszenie. Ale nie wiem, czy wystarczające. Bo nadal mi zadaje 5. 5 punktów obrażeń mi zadaje tak od tak. I 2 z jakiegoś zaklęcia, z drugiego cięcia coś. Bez problemu. No. Wait, what? Dlaczego mnie nie zabiłeś? Po co zagrałeś to? O, wow. Ja potencjalnie mam szansę tu jeszcze coś zrobić. Pytanie, czy ewokacji 5 many na zaklęcia z ewokacji? Czy próbuję wpierw odkryć zaklęcie? O, to jest zagadka. Nie, chyba robimy to. 4 nadmiarowe przechodzą. To będzie 2-2. Okej, to nie jest głupie. To mi się podoba. I jeszcze muszę jakoś tych dwóch zabić. Ziomali. Za mało! Ale pech! No starałem się! Starałem się! I możecie mi powiedzieć, że nie. Niestety... ups! Ups! Wprawdzie gość się pomylił, bo powinien był mnie zabić już w poprzedniej turze. I gdybym miał jakiś, nie wiem, Secret Maga, na przykład ta zbroja plus 8 do pancerza, to by gość miał niezłą zagwozdkę. I bym się... tak naprawdę, tak jak gram tą talią, a trochę nią już gram, i się tak trebujam w tej weftę, a gdybym miał taki sekret... ta talia często i gęsto właśnie zaczyna przechodzić na dobrą stronę w momencie tej późnej gry, bo się losowe karty trafiają, które akurat pasują pod sytuację. I teraz akurat tak nie miałem. Teraz mnie przytłoczył na początku, no widzieliście. 5 stronników pewnym. W czwartej turze miał 5 stronników już? Masakra. Świetnie. Druid, który prawdopodobnie jest druidem, taką talią druida jak ja grałem. Mogę wam to powiedzieć prawie w 100%, że to jest dokładnie taki druid. Z pewnie drobnymi modyfikacjami. Pewnie ma i ser, który ja nie miałem. Tak zakładam. Ale poza tym, prawdopodobnie dokładnie sam druid. Więc to powinna być ciekawa gra. Takie średniawe. Jak mam być szczery. To ciekawe. Znaczy wiem, co zagram na tym turze. Prawdopodobnie będzie to ramp up. Plus 2 kryształy many. Jak
grzbi rozlot, czy jak to się tam nazywa. Zagięło go! Questa Paladyna zagrałem. Okej, okay, jak nic zagra, to też nie jest źle, bo sekret nie przepada. Także to jest też dobre. Chyba mi się to podoba. Bo on ma dużo fajnych kart. Jest i ramp up. Pytanie, czy ja chcę tego teraz użyć? Chyba nie. Chyba będę atakował. 9 kart. Zobaczmy. Okej. Okej. Spróbujmy poatakować. Bo ma te bestie tam 4-6, które zadaje obrażenia też stronnikom sąsiednim. Dlatego ja nie chcę mieć dwóch stronników, bo ja nie chcę mu dawać okazji do tego, żeby atakował za darmo. Zadawał obrażenie za darmo. To jest mocna karta. Myślę, że ja zrobię ramp up w następnej turze. Bo nie bardzo mam co zagrać innego. Problem? 9 kart w ręce. Jest Zysera. Jest i Zysera. Zagrajmy Alabastra. I chyba chcę zaatakować tą Zyserę. O czym ja mówiłem? Wodny smagacz, ty. Tylko to jest tylko tyle, że nie mamy go zabić w tej turze. I to mi się akurat nie podoba. A, mamy go zabić w sumie. Bam, baram, bam. Pip, pip, pip. To jest ironiczne. No, zabiję go. Dobry jest. Dwie karty za darmo. Chyba mogę to zrobić. To jest ciekawe. Mam 9 kart w ręce niestety. To mi trochę nie pasuje. Weźmiemy kopię. Ciekawe, czy coś ma w ogóle jeszcze. Okej. Okay. Kupuję to. Kupuję to.
Nie wiem, czy gość ma szansę to wygrać. Przyznam się szczerze. Został pokonany własną bronią. O. Zostawię tę kartę. O, pięknie. Ale to są sobie rzeczy. Czyli ma go w talii jeszcze, nie ma go w ręce. Chyba, że teraz... To jest dobra karta. O, jego plus 3, plus 3. Jak mi przykro. To jest słaby akurat efekt. O, się goście poskładał. No możesz zabić Kaltasa, jak bardzo chcesz. Ale nic z tego, więcej ci nie zostanie. Trzy punkty obrażeń. Okej, brawo ty. Dużo ciekawych wyborów. Na pewno to chcę zrobić. Myślę, że to chcę zrobić. I chcę to zrobić. Myślę, że się nie pozbierasz. Nawet jeśli masz leczenie 5 po stole, to ja mam za dużą liczbę stronników na polu bitwy. Także cieszę się, że mi się tak udało. No, jedynie ta druga gra była niefortunna. O, smok ma. Okej, okay, smoków szuka. Druga gra była niefortunna troszkę, gdzie... To będzie dużo smoków. Gdzie po prostu nie zdążyłem tempo. Tempo. Żadnego smoka nie dobrał! O! Wyjątkowo pechowo. Ziemnuś. Wyjątkowo pechowo. Nie ma szans. Także taka talia. Maje ze zazdrością zaklęć. Ale skuteczna zazdrość. Jednak. Jest to talia bardzo przypadkowa. Mówmy się szczerze, że wolę karty z odkrywaniem niż karty z dodaj losowe zaklęcie. Bo odkrywając też daje mi trzy opcje, ja sobie mogę coś wybrać ewentualnie pod sytuację na polu bitwy. A jak jest dodaj losowe, to jest ciężko. Po prostu jest ciężko. Ale no, idealnie ukradłem mu dwie jego kluczowe karty. Tak naprawdę. Więc to był clue tej rozgrywki. Jakby się tak zastanowić. To był clue tej rozgrywki. Mam nadzieję, że wam się moje przeboje tutaj podobały. Fajne o tyle, że były trzy różne starcia. Nie było tych samych talii, z którymi walczyłem, więc było urozmaicenie, moim zdaniem. Więc to mam nadzieję, że wam się to podobało. Dajcie znać, co sądzicie na temat Łotra. Tak jak powiedziałem, brakuje mi w tej talii tych kart, które bazują na generowaniu stronników z punktów ataku broni, bo to jest mocna karta. Nie mam tej legendy, która przyzywa... zajrzyjmy do mojej kolekcji. Legenda za 5, która przyzywa dwóch stronników o koszcie 6? Tak to leci jakoś? To jest legenda Maga i Łotra. To jest genialna legenda. W sensie mi się ona podoba. O koszcie 5. Za 5 many, 2-1, przyzywa kolejnych stronników o koszcie 5. Jeden z nich ma tą klątwę, że ginie od razu, jak dostanie obrażenia, ale mam stronnika o koszcie 5, którego mogę traktować wezwanie przywoływacza. Na przykład. Więc jest to naprawdę mocne, moim zdaniem. Naprawdę jest to mocne. To jest ciekawe. A więc chyba następny mój typ to będzie talia maga na stronnikach z obrażeniami od zaklęć. Czy to Yandis, Barrow, Yande, czy Janinę wykraftuję, zobaczę. Nie wiem jeszcze. No więc, w tym odcinku to tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Zawsze mi się przyjemnie robi, jak widzę, że zostawiacie łapki w górę i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!